Witam serdecznie cały fanpage. Trudne pytanie, na które są trzy odpowiedzi, trzy powody, dlaczego właśnie Islandia jako kierunek wakacyjnego, urlopowego wypadu, dlaczego ta wyspa na północy Europy tak bardzo czaruje nas wszystkich i zachęca do tego, żeby do niej przyjechać. Postaramy się troszkę przełamać te wszystkie stereotypy, przełamać proste myślenie i spróbować znaleźć takie smaczki islandzkie, które zawsze przyciągały mnie do niej. Islandia to numer jeden przede wszystkim dla mnie sport. Sport, bo nie jest prosto być tak małym krajem z małą liczbą ludności i awansować na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Polska wie o tym dobrze, chociaż jest krajem naście razy większym. Islandii się to udało, ale w Islandii i w sporcie i we wszystkim, co ze sportem islandzkim związane, zakochałem się w czasie meczu wtedy mistrza Polski Legii Warszawa z mistrzem Islandii Hafnarfjordur FK. To był mecz w eliminacjach Ligi Mistrzów i urzekło mnie to, że o godzinie 22:30, kiedy ten mecz się zaczynał tam na Islandii, było cały czas widno, nawet nie włączyli dla picu tych Jupiterów na stadionie. Zacząłem węszyć, zacząłem szukać, jak wygląda futbol na Islandii, w jaki sposób ratują się przed tym ostrym klimatem, jak zrobić to, żeby ćwiczyli cały rok i nie mieli strat związanych właśnie z ubywaniem jednostek treningowych. Nie da się ukryć, że dla Islandczyka wyjazd najczęściej kończy się do Ligi Angielskiej, do Premier League, ale też do innych lig skandynawskich. Sport na Islandii to naprawdę ewenement. Sport również w wydaniu piłki ręcznej, bo też naście razy potykaliśmy się z Islandią i nie zawsze wygrywaliśmy. To kraj bardzo waleczny, jeśli chodzi o sporty. To kraj, który zawsze walczy do końca. To kraj, z którym niewygodnie się gra. Ja jako pierwszy powód podaję sport, bo chciałbym po prostu kiedyś pójść na mecz. No jest to ewenement na skalę Europy, że liga w tym kraju jest. Dobrze się trzyma i nawet potrafi wypromowywać piłkarzy dalej. Po drugie, jedzenie. Szanowni Państwo, dla mężczyzny pełny żołądek to właściwie podstawa egzystencji. Na Islandii możemy poznać pewne nowości, jak się wstuka islandzkie kulinaria, islandzkie frykasy. No to po pierwsze wyskakuje ten hakarl, czyli ten sfermentowany rekin. To nie brzmi dobrze nawet dla kogoś, kto bardzo lubi jeść i nie boi się eksperymentów. No ale skoro ten świeży jest szkodliwy, no to spróbujmy tego sfermentowanego. Podobno kiedy przebrnie się zapach, to jest już tylko lepiej. Ja jako miłośnik rzeczy mlecznych, budyniów, jogurtów, kefirów, przede wszystkim polałbym na ten skyr, czyli taka opcja bardziej bezpieczna. Podobno sernik ze skyru wymiata. Chciałbym go kiedyś zobaczyć, chciałbym go kiedyś poczuć. Chciałbym wreszcie powiedzieć: o babciu, na Islandii robią lepszy sernik niż ty robisz na Wigilię. Naraziłbym się, ale Islandia byłaby ze mnie dumna. Trzeci powód, najbardziej prozaiczny ze wszystkich: turystyka. Turystyka, ja jestem wielkim fanem szlaków, wielkim fanem gór, dużych, małych. Wiem, że na Islandii jest wielkie pole do popisu, żeby tam pozwiedzać. Przyznam się szczerze, że szlaki tatrzańskie już pomału wyczerpuję. Przydałoby się coś zobaczyć innego, tym bardziej, że zachwyciłem się i w górach w Rumunii, i w górach tych na Słowacji, zachwyciłem się w czeskich. Dlaczego miałbym się nie zachwycić szlakami islandzkimi? Na pewno bym się zachwycił, pomijając już te urokliwe miasteczka, pomijając stolicę Reykjavik, pomijając gejzery, wulkany, to po prostu krajobrazy, no i ten fenomenalny wodospad Gullfoss. Coś nieprawdopodobnego. Do dzisiaj zazdroszczę mojemu sąsiadowi z góry, bo on tam był, on ma tam zdjęcie, a ja nie. Chciałbym to zobaczyć. To moje trzy powody, dlaczego właśnie Islandia. Wesołych świąt dla wszystkich islandkomaniaków.